raz byłem kilka dni w Rzymie po zaginięciu księdza Jerzego, Jurka po prostu, bo przyjaźniliśmy się. I wtedy żeśmy się tak skupili chwilką, tak jak gdyby, nie wiadomo było jeszcze, co się stało, ale przypuszczam, że papież nie miał złudzeń do dalszych losów. I rzeczywiście dwa dni potem okazało się, że został zamordowany. Dużo o tym wiedział i tak troszeczkę z księdzem Stanisławem, jeśli był czas, on był strasznie tak zajęty, dawał audiencje, msza święta była zawsze najpierw, potem rozmowa w bibliotece i tak troszkę anegdot, ale to on miał przed sobą no, kilka informacji takich, jeszcze bardzo ksiądz Dziwisz uzupełniał te informacje. Tylko widziałem, że nie można za dużo tego opowiadać. No wiedzieli, wtedy z okazji księdza Popiełuszki, pamiętam, tak, to ksiądz Stanisław powiedział, no tak, przecież pan Daniel był w bardzo bliskim kontakcie w stanie wojennym z księdzem Jerzym. Chodzili na procesy, to tego mówi, tak mówi, wiem. Tak, no ale to było wszystko takie, domyśla się pan. Msza święta była przeważnie, najpierw to było o godzinie 6, gdy był młodszy, a już potem, od połowy chyba lat 80., to już była godzina 7 od tego zamachu, prawda? Już to było, już widać było, że on musi to zdrowie trochę oszczędzać. Przejmujące była pierwsza. Tam msza, gdy byłem pierwszy raz na Watykanie, to było w pobliżu Wigilii. Wigilię roku 81 spędziłem na Białołęce właśnie, bo paczki z Mają żeśmy zawieźli. I z szoferem jaśnie oświeconym Czartoryskim. Czartoryski wiózł nas łazikiem takim wojskowym i była ogromna ilość paczek. I przetrzymano nas tam do daleko już po pierwszej gwiazdce. Najpierw rodziny kryminalistów, tam przestępców, a potem my z tymi paczkami, już jak nikogo nie było. Rodziny mdlały w domach, Mai i moje. Czekają nas w Wigilię, wiedzą co robimy, a tu nas nie ma. I dopiero po zmroku paczki wszystkie przeszły. I to ta Wigilia, a następna Wigilia się zbliża, Wigilia. My w Paryżu już jesteśmy. Ja, Przoniak też dojechał do Paryża, bo Dantona już mieli robić, pozwolenie dostali, a Seweryn tam był. I księża Palotyni w Paryżu poprosili nas trzech, żebyśmy nagrali na taśmy magnetofonowe te takie kasety. Ewangelię świętego Mateusza po polsku, żeby to rozsyłać po ośrodkach polonijnych. My trzech. I myśmy to nagrali i Palotyni zorganizowali nam pielgrzymkę w okresie Bożego Narodzenia właśnie, wokół, przed Wigilią, ile pamiętam, tak? I bo na Wigilii już byłem w domu pod Paryżem wtedy. I w prezencie właśnie tę kasetę wieźliśmy. Z tej okazji mieliśmy możliwość uczestniczenia w tej mszy prywatnej i potem audiencji dla nas wyłącznie. To byliśmy tam sami, tam jeszcze było trochę Palotynów, było parę sióstr i takich no ośrodek taki emigracyjny polski w Paryżu. O w sumie osób nie więcej jak 20. I ja z Sewerynem. Przoniak chyba nie mógł wtedy jechać. I pamiętam rzecz zupełnie niebywałą. Świt właściwie, ciemno, w 5:30 rano, bo na 6 się ma rozpocząć ta msza prywatna. Jedziemy, ci Szwajcarzy tam nas otwierają przez tą miedzianą bramę, tak? Jak ona jest? Co, tytuł książki? Spiżowa, Spiżowa, tytuł książki Berezy, Spiżowa brama, tak.
to się otwiera to wszystko, jakieś miejsce magiczne, czas magiczny, stan wojenny w Polsce. I wchodzimy do biblioteki, jest no, półmrok, tam choinka ogromna stoi w tej bibliotece. I potem się nas prowadzi tam dalej, kaplica, sobie myślę, jak ta kaplica może wyglądać. Wchodzę do kaplicy, wchodzimy do kaplicy, my tak z Sewerynem chyba piersi szliśmy. Wchodzimy do tej kaplicy, wiemy wszyscy w tej chwili, jak ta kaplica wygląda. To można by tu zdjęcia nawet pokazać, bo mam te pamiątki. I no i czekamy, tak oglądamy, też choinka przy ołtarzu stoi. Jak się wchodzi do kościoła, to się patrzy do góry, prawda? Tak się rozgląda. O, to nieduże, to z jakiejś długości to mogło mieć metrów 20 z ołtarzem włącznie, szerokości jakieś 5. No dwa razy więcej może szerokości niż to pomieszczenie, ale na pewno nie więcej. I tak już tyle, co opowiadam w tej chwili, to tyle, to trwało to nasze patrzenie, rozglądanie się. To Matka Boska Częstochowska, widzimy tam obraz, więc... No i czekamy na pojawienie się Ojca Świętego. To myślimy, jakaś muzyka, fanfary będą, jak przy odsłonięciu. I tak patrzymy na siebie, tak. Tego i widzę, że wszyscy tak czekamy. I raptem... Wzrok nam idzie na dół. On tam już był. Leży krzyżem na marmurowej posadzce. I myśmy go nie zauważyli. Tak był zatopiony w modlitwie, że stał się na naszych oczach prochem wobec Boga. I to wrażenie, potem długośmy to analizowali, wracając pociągiem znowu do Paryża, bo pociągiem przyjechaliśmy. I wróciliśmy tylko na jedną dobę. I że wszyscy mieli to, że to trwało 10-20 sekund. Myśmy nie zauważyli, że ten człowiek tam jest. A jest, o, na dotknięcie ręki. Tylko myśmy go nie zobaczyli. Rzecz zagadkowa zupełnie. Potem była msza. Przystąpiliśmy wszyscy do komunii, o ile pamiętam. Tam jeszcze był kompozytor Syrewicz, który tą płytę opatrzył muzyką i wyszliśmy do biblioteki, gdzie Ojciec Święty w wspaniałej formie był. Leżał, podniósł się wspaniale, bez niczyjej pomocy. Potem już go tak nie widziałem. Potem już widziałem go, że czekał w fotelu. No bo to następny raz już go widziałem po tym zamachu. I potem było spotkanie długie bardzo w bibliotece. I ksiądz Stanisław powiedział, no przecież niewątpliwie z aktorami się tu spotykamy, przecież Ojciec Święty był też, więc byśmy oczekiwali, żebyście coś powiedzieli. I do mnie powiedział, no Ojciec Święty wie, że Pana ulubionym poetą jest Norwid, jego też. Więc może coś Norwida. Nawet nie powiedział, że krótkiego. Przecież cały dzień przed nim pracy. Ale domyśliłem się i wiedziałem zresztą, co chcę mu powiedzieć. I gdy zacząłem tylko mówić, a była to piosenka Norwida, do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi Panie. I gdy tylko zacząłem do kraju tego, on tak słuchając, kiwnął tak głową, że właśnie to zna i że będzie mu miło wysłuchać. Już nie pamiętam, co mówił Andrzej, też coś powiedział. O, chyba uspokojenie Słowackiego. To bardzo długi wiersz, cierpliwie to wysłuchał Wojtyła. A Andrzej do dnia dzisiejszego mówi, Boże, ja się czasami budzę z krzykiem, z przerażenia. Co mi strzeliło do głowy męczyć go przez 5 minut? I on musiał grać, że jest wszystko w porządku, ale grał bardzo dobrze. Nie zdradził się z każdym z nas bardzo serdecznie i długo, długo jak na czas papieski rozmawiał. To było naprawdę... I
trochę było i żartów. I chyba wtedy też, bo pytał o stan wojenny, jak właśnie wyjechaliśmy. Pytał o te, jak była organizowana ta pomoc i tak dalej. Jeśli się nie mylę, podano nam nalewkę również, siostrzyczki jakoś. I zdaje się, że papież zamoczył usta. Ale może plotkuję, ale tak mi się wydaje, że pamiętałem to tak dobrze. Jak myślę o Wojtyle, to te inspiracje, które... poczucie pewnej siły i pewności, które wynosiłem z kontaktów z nim, nie tylko osobistych, bo przecież był obecny w kółko, nie tylko w wizytach u nas, gdzie bez przerwy od nas wymagał czegoś. Przecież on nas nie głaskał. On cały czas wymagał. Z siłą mężczyzny, charyzmatycznego aktora i kapłana, pełnego miłości, ale surowego. Ja miałem okazję z nim zagrać. Przecież ostatnia moja wizyta to była na jego prośbę, żebyśmy przyjechali, Andrzej Wajda, parę aktorów, producenci, między innymi Lew Rywin. Pan Tadeusz. I było, też była msza święta najpierw. Też rozmowa z nami, też tylko dla nas to było. On już był schorowany. On już był, baliśmy się, że go zmęczy. Zwłaszcza, że o 7 rano to było, no, już nie o 6. On już nie leżał, on siedział. On nawet nie celebrował tej mszy. On błogosławił. Tam inni księża celebrowali. Już był bardzo chory. To był rok, nie wiem, 2000 czy 2000. Tak około 2000 roku. Może troszkę później. Ja już nie miałem nogi w gipsie, to może był 2001, może był. No, ale no, parę lat przed śmiercią. I odbyło się to cały dzień pracy przecież, miał audiencji różnych. I wieczorem w lewym skrzydle, jak Spiżowa Brama jest po prawej, jak się idzie, to w lewym skrzydle maleńka salka projekcyjna. Niech ją kule bił. No w fatalnym stanie technicznym, i dźwięki, i obraz to było, żeśmy po prostu osłupieli, że tak. I on siedział na takim fotelu, tak, po prawej stronie jego siedział Wajda z żoną, po lewej ja. Tak na odległość, że mogą go tak dotknąć, on trochę z przodu. I on w tym charakterystyczny sposób, przytrzymując, czasami przerzucał się na drugie, sobie myślę, no już chyba dawno śpi. Mhm. Że niemożliwe, no. Tu gadają wiersze, on ma jeszcze jakieś zajęcia. Boże, 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 myślałem, co to będzie, no. A tu raptem słyszę, jak coś śmiesznego, to on się śmieje. Jak coś jest wzruszającego, ja słyszę takie znany mi do człowieka powstrzymującego łkanie. Jak go coś takie... Wsłuchiwałem się w papieża. Ja tu troszeczkę tak patrzyłem tu i wsłuchiwałem się w papieża. Jakby oglądałem poprzez niego. I zapaliło się światło. I trzeba w przypadku, że on pierwsza rzecz jakoś miał tak rękę już na tych napisach końcowych, więc się tak zwrócił się do mnie. I dosłownie tak ja się wstałem w tym momencie i mam tam zdjęcie właśnie takie, które może będziemy to potem przebijali. I pierwsza rzecz, złapał mnie tak oburącz, bardzo silne ręce miał do końca. Silne, takie szorstkie, o niech pan weźmie moją. Tak jakby jeździł konno, jakby uprawiał pracę fizyczną, boksował, nie wiem. Ręka człowieka pracy fizycznej. I tak oburącz mnie złapał i powiedział, wielka kreacja. No potem otoczyli go wszyscy, gratulował nam długo, a potem wyszliśmy, bo on już miał zarzucone, mam takie też zdjęcie, tylko nie tutaj. Miał zarzuconą już płaszcz, bo już czekała na niego limuzyna.
gdzie mieli go sprowadzić, jechać dalej. I raptem, ja grałem Gerwazego przecież tam. I raptem, ja już też kurteczkę miałem, pamiętam na tym zdjęciu, czy już to było w korytarzu. I on zaczął mówić spowiedź Cioplicy z pamięci. W tych fragmentach, gdzie Gerwazy też wchodzi. W tych krótkich momentach, gdzie Gerwazy, bo Gerwazy tam dużo nie ma wejść. I to trwało, to bardzo długo, proszę pana, 3-4 minuty. To jest bardzo długo. To jest nie tak długo jak Uspokojenie Słowackiego, ale to jest wiersz wymiaru, no scena wymiaru naprawdę bardzo długiego. To operator to dokładnie wie, co to znaczy 3-4 minuty w jednym ujęciu zrobić. I z pamięci spokojnie znowu silnym głosem zagrał mi Soplicę. Więcej tekstu powiedział niż Linda w filmie, bo ta spowiedź była bardzo okrojona u Wajdy. A tu był duży monolog, w którym ja wchodziłem czasami. A on mówi, pamięta ciągle. Ja mówię, Ojcze Święty, ja to grałem rok czy dwa temu. A kiedy Ojciec Święty? A czasami sobie to przypominam, bo spowiedź takiego grzesznika to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy w literaturze, nie tylko polskiej. Jak byłem z synem i on był prosto po rekonwalescencji, po bardzo ciężkim, ropnym zapaleniu opon mózgowych, gdzie Rafał, gdzie miał 15 lat chyba wtedy, gdzie no był na krawędzi życia, naprawdę. Ja kręciłem film w Niemczech. Zachodnik, w Berlinie Zachodnim dokładnie, także dowiedziałem się, co się stało, że właściwie stan agonalny. Nie mogłem tej nocy przyjechać, absolutnie. Byłem tylko, zresztą bym nic nie zrobił, byłem tylko na telefonie nieustającym. Bo bym rozwalił zupełnie film, dowiedziałem się, że stan krytyczny minął. I wtedy było pojechać do Polski i wrócić, to znaczy przejechać przez NRD, prawda? Przez te koszmary, zwłaszcza, że byłem, dzwoniły tam wszystkie te, bo ja jako dysydent, przyjaciel Solidarności i tak dalej, tam wszystko wiedziały te służby, czyli robiły mi straszne tam obrzydliwości różne. Dwa razy chcąc złapać samolot z Berlina Wschodniego. To dwa razy mnie tak trzepali, gdy taksówką jechałem z produkcji, że spóźniłem się na samolot do Polski. Zjechałem samochodem. No, syn wyszedł jakoś z tego i zabrałem go do Rzymu, jak kręciłem film. Już, jak już się już czuł trochę lepiej. Nawet już wyraźnie lepiej. I też poprosiłem o audiencję, także Rafał, tam mamy takie zdjęcie w kaplicy, że stoimy z Rafałem. I potem zdjęcie zupełnie szczególne, bo powiedziałem Ojcu Świętemu, że właśnie Rafał dopiero co wyszedł z bardzo ciężkiego zapalenia opon mózgowych. I dopiero potem, jak odbierałem tam w tym takim zaułku, gdzie się zdjęcia pana Mario odbiera. Zobaczyłem zdjęcie absolutnie szczególne, nie mam go tu w tym domu, że papież tak się skupił, przymknął oczy i dotknął jego głowy. I w tym samym momencie, cóż ja widzę, z profilu jest papież, tak? Tu z profilu jest Rafał, zamknięte ma oczy, a w środku ja też mam zamknięte. Chwała Bogu, Rafał, który był chorowitym dzieckiem, właściwie ciężko nie chorował od tego czasu. Był w tym samym momencie i ten geniusz Mario w tym momencie nacisnął spust. To mogło trwać pół sekundy. I cóż ja widzę? Umiera nam papież, jest pogrzeb. I ja siedzę, patrzę na ten plac zamkowy. Nie zamkowy,
świętego Piotra, uroczystość. Świat, dwaj nasi prezydenci tam są, jak powiedział Konczałowski, to, że wśród wszystkich głów właściwie świata, mój przyjaciel Rosjanin Konczałowski, brat Michałkowa, który wyreżyserował Lira, ale oni się potwornie kłócą ideologicznie. Tamten wielkorus, a ten żałuje, że Polacy nie zostali na Kremlu, mówi, bo byśmy katolicyzm, no przeszli na katolicyzm, nie bylibyśmy takim bizantyjskim zadubiem, powiedział jego brat. I mówi to, że nie było tam prezydenta Rosji, to od razu zdegradowaliśmy się do drugiej ligi światowej. Tak powiedział Rosjan. Powiedział to w prasie rosyjskiej. Bardzo go lubię. I ja tak siedzę, wzruszony jak wszyscy. I tak bym chciał coś zmienić, świat zmienić, proszę pana. Zwłaszcza jak się narauszył, to strasznie. Z ogromnym wzruszeniem chcielibyśmy zmienić świat. A ja patrzę, że tu mam papierosa, a już pełna popielniczka, a jest południe. A tu gin tonic z przewagą ginu. Może też już drugi. I myślę sobie to, ja spróbuję. Modlić się to ja może tak nie umiem jak Wojtyła, ale spróbuję się pomodlić po swojemu. Czyli zrobię rzecz bardzo trudną. I powiedziałem do żony, ostatni, chyba na zawsze, never say never, powiedziałem, chyba na zawsze, dopiłem, powiedziałem, ostatni alkohol co najmniej na rok. I potem pytają, gdy to opowiadałem, żony, czy uwierzyła pani? No powiedziałem, uwierzyłam, bo mój mąż jest kosmitą. On robi czasami rzeczy niewyobrażalnie lekkomyślne, ale czasami robi rzeczy nie do zrobienia przez kogoś innego. I nie zapaliłem ani jednego papierosa, minęły 3 lata. Nie piłem ani grama alkoholu przez 2 lata. Potem sobie tak trochę pozwalałem. Trzeba zawsze uważać, jak ktoś ma tendencję. Ale nie, żeby ortodoksyjnie, bo powiedzą jeszcze, alkoholik boi się zaszyty. Więc od czasu do czasu coś wypiję, nawet do butelki wina, ale nigdy już bez żadnych ciągów czy coś takiego, jakie były przedtem. Natomiast z papierosami, 2 miesiące po tym moim postanowieniu, a paliłem do 3 paczek dziennie, to nie ma żartu. I w momencie poczułem, że chyba umrę już, to nie umiem się zatrzymać. A tu umiałem. I miałem upadek z konia przy jakimś tam filmie, dla Rosjan zresztą kręconych, ponieważ byłem w zbroi taki, więc nie mogłem się po swojemu miękko upaść, tylko jak kłoda, trzasły mi żebra. Wiozą mnie na badania, to było pod Wrocławiem, do Wrocławia, do tego tunelu takiego. Jak to się nazywa? To takie... No wiadomo, to tak. Bardziej jest dokładne, komputerowe coś. To rezonans, tak, bardziej jest to dokładne niż prześwietlenie. I tak żona stoi obok lekarka, która mówi, no tak, no widać płuca to człowieka, który nigdy nie palił. No jedźmy dalej, tak. No, zaraz pani doktor, mój mąż rzucił palenie 2 miesiące temu. Przedtem palił 3 paczki i to przez 20 lat co najmniej. Co pani opowiada? Proszę wrócić to jeszcze raz. No proszę pani, no nie będę pani tłumaczyła, na czym polega. Koleżanka widzi, że to są płuca niemowlęcia. Ja nie wiem, ja to powtórzę oczywiście, ten rezonans. Pewnie sprawdzę jeszcze, żeby to ktoś, jakaś inna maszyna mi to potwierdziła po 3 latach niepalenia. Ale opowiedziałem tę anegdotkę. I wydrukowano mi w tej książce Cuda Ojca Świętego. Przypuszczam, że on nie przejdzie do historii polskiej literatury jako jeden z tych największych. On miał tego nawet bardziej okrutną chyba świadomość, bo uważa, że tak powiedział, mam nadzieję, że Pan Bóg mi grzech ten wybaczy, a nie jest osobą kokietliwą. Nie było w tym żadnej kokieterii, tylko taką świadomość, że talentu Mickiewicza mu Pan Bóg nie dał.
Pan Bóg mu dał. Przypuszczam, że gdyby nie był papieżem, nie wybrał kapłaństwa, to mógłby w pewnym momencie, mógłby dojść do prostoty i głębi ostatnich wierszy Iwaszkiewicza, który też potrzebował życia całego, żeby zacząć tak dobrze pisać wiersze, jak w tych swoich ostatnich zbiorkach. Gdy już zbliżał się do 90 właściwie, stał się poetą, moim zdaniem, znacznie większym niż Miłosz. Ale dopiero na końcu. A przedtem był wielkim pisarzem. To jest wielka szkoda, że jakoś jego losy i taki rodzaj konformizmu życiowego nie pozwoliły tej komisji uważnie się przyjrzeć jego. No tylko jak ktoś już dostał i przyjął nagrodę leninowską, to już nie mógł być kandydatem na... Tylko... Nie, ale tego nie wiem, wie pan. Nie wiem. Tylko gdyby... Byłby na pewno fantastycznym aktorem. I to przypuszczam, że również komediowym. On zdaje się, że grał Gucia w Ślubach Panieńskich, co jeszcze bardziej nas zbliża, bo to był mój profesjonalny debiut. Także on mógłby być fantastycznym aktorem. To tego jestem pewny. Natomiast tajemnica bycia poetą z tych myśli, które znalazłem w tych sztukach, które wymieniliśmy i w tych poematach niektórych, niesłychanej prostoty właśnie. Bo to jak wszystko trzeba ćwiczyć. Miłosz też do rodzaju wielkości doszedł po latach. Pierwsze wiersze jego były pretensjonalne, jak jasna cholera. A u Wojtyły nie było pretensjonalności, nic. Nawet mimo, że to pisał teolog, kapłan, czyli jakoś ograniczony w pewnym momencie przez swoje posłannictwo i w formie, i w treści wyrażania się cywilnym piórem. Niewątpliwie był to balast, jego profesja czy posłannictwo w tym w twórczości literackiej. To się nie da tak pogodzić. Tak jak trudno uprawiać boks i skrzypce, w związku z tym rzuciłem skrzypce. Najbardziej było dla mnie wspaniałe, w sensie, że jestem świadkiem czegoś zupełnie niebywałego w historii cywilizacji, że miliony, jeśli nie miliardy ludzi oglądało odchodzenie, agonię w cierpieniach jednego z najważniejszych ludzi, nie tylko współczesnego świata, że dzięki mediom byliśmy tego świadkami. I modlił się cały świat, uczestniczył w tym. I zrozumiałem, że cóż to był za nonsens, wymagania, żeby on poszedł na emeryturę, bo już nie potrafi. On jeszcze do końca ostatnim swoim oddechem nam służył. On skupił ludzkość w tym momencie umierania, a potem pogrzeb. Zatrzymał oddech świata i swoje posłannictwo tak traktował, cierpiąc przecież, Boże mój, to droga krzyżowa, jaką wykonywał już te ostatnie te posługi. Przecież Boże, jak on cierpiał. Sztuka świata nie zmienia. Sztuka czyni go na chwilę znośniejszym i sztuka na chwilę pozwala nam się, nam, a przez nas, odbiorcom, którzy uczestniczą w tworzeniu tego. Przecież my ich łyżeczką nie karmimy. Oni muszą wyjść, czyli się na chwilę unieść nad ziemią. I to już jest też ważne, tak jak chwila modlitwy jest ważna.
nawet wtedy, jeśli się godzinę przedtem bardzo grzeszyło.